przyjąć naszą ofertę i podjąć się trenowania drużyny Kraków. Bardzo, bardzo Wam jest miło, bardzo się z tego cieszymy. Z trenerem Patkiem przeprowadziłem się rozmowę, to poprzednio też. Wiadomo, jaka była sytuacja, rozstaliśmy się przyjaźnie. W obecności zawodników o godzinie 10 nastąpiło przekazanie drużyny przez trenera Płatka trenerowi Wieńczykowi. Mam nadzieję, że jestem przekonany, że panowie będą dalej rozmawiać, że trener Płatek przekaże swoje uwagi na temat aktualnego stanu drużyny. Wiadomo, że jesteśmy w trudnej sytuacji, dlatego jeszcze raz pragnę powiedzieć, że tutaj ta decyzja pana trenera Olestrończyka jest decyzją odważną i bardzo nam pomocną. Ja widziałem przed chwilą zawodników, którzy wychodzili z drugiej odprawy już dzisiaj. Oni byli uśmiechnięci, co jest bardzo dobrym znakiem. Ja tak pół żartem, pół serio powiem, że nie wiem, czy to ja zatrudniłem trenera Olestrończyka, czy trener Olestrończyk zatrudnił mnie. Wczoraj rozmawialiśmy ponad 5 godzin. To było pranie mózgu, przynajmniej ja tak się czułem, 2 godziny przed południem. Ja myślałem, że to już prawie kończymy, a trener powiedział, że no to tak, no, poruszyliśmy kilka spraw, rozgrzebaliśmy, to teraz musimy je dokończyć. Wieczorem były kolejne ponad 3 godziny. Tak jak powiedziałem, otóż mnie pytali w przejściu. To nie były negocjacje kontraktowe. Trener bardzo się interesował zasadami prowadzenia klubu, rolą trenera, zakresem odpowiedzialności, swoimi uprawnieniami. Ta dyskusja była bardzo szczegółowa. Trener od dzisiaj, od godziny 10 zaczął rządzić w klubie. Tak jak powiedziałem, odnoszę wrażenie, że to ja zostałem zatrudniony. Pani powiem, przepraszam, panie to jest za tą szczytliwość, ale... Ja nie mam pieniędzy. Ale to tak nie wygląda. Były rozmowy z innymi kandydatami, kilkoma. Część informacji przedarła się do prasy. Natomiast tutaj te rozmowy były najbardziej konkretne i jednym z decydujących czynników było to, że ten Lęczyk zgodził się drużynę, czy sam zaproponował przejąć drużynę już dzisiaj od rana. Co jak Państwo wiecie, w naszej sytuacji nie chcę dramatyzować, ale ta sytuacja nie jest dobra. Dla mnie było bardzo ważne, że tę odpowiedzialność za drużynę na pewno przez czasu mogę trenerowi przekazać. Proszę Państwa, moim największym problemem jest, że mieszkam w Krakowie. Nie chcę powiedzieć, że miałem spokój ostatnie lata. Natomiast zdaję sobie sprawę, że Krakowia to jest klub, w którym cała polska piłka nożna, 10-leci. To jest historia, to jest również wyzwanie, ambicja dla trenera. Tak się złożyło, że ja miałem wielokrotne propozycje z Krakowi przez 30 lat. Raz nawet zdecydowałem się pozostać na... Okazało się 4 tygodnie w sytuacji dramatycznej. Zgodziłem się tylko na trening. Mam nadzieję, że prowadziłem ten trening najlepiej jak potrafiłem. Ale w ówczesnej sytuacji drużyna nie uniknęła degradacji, potem się okazało, że na dłuższy okres. Jadąc na spotkanie z panem profesorem, wybrałem 5% możliwości, że zostanę trenera. Ja miałem wielu prezesów w klubach, pułkowników, ministrów, no i powiedzmy byle kogo. Natomiast rozmowa z panem profesorem, mogę tylko ubolewać, że tak krótka, doprowadziła do tego, że wchodząc do domu w nocy, usłyszałem na moją odpowiedź o Jezu. Czyli na zdziwienie, że jednak zdecydowałem się. Niemniej muszę jako trener powiedzieć, że
coś nie tak zaczęło się dziać już na wiosnę, bo wcześniej sobie nie wyobrażałem, że ten klub może mieć problemy z utrzymaniem się w Ekstraklasie. Chociaż to, co się wydarzyło w Górniku, to w ogóle przerosło moje wyobrażenia o stronie sportowej, czyli spadku tamtych ludzi. Potwierdzeniem chyba jest to, że skończyły się czasy litości, a ligę opuszczają, czy grają nie tylko ci, którzy zdobywają punkty i ci, którzy gwarantują wykonanie czy respektowanie regulaminu. A mam nadzieję, że skończą się już opinie, że Krakowia pozostała, nie zasługuje. Bo bardzo by mi przykro było, aby drużyna była w tym miejscu przez dłuższy okres. Bo rozmawiając z zawodnikami, dałem absolutnie to zrozumienie, że nie przyszedłem do klubu, nie przyjechałem do klubu zamiatać, tylko odpowiadać za to, co tą drużyna będzie czekać w najbliższym czasie. Nie wiem, czy to jest optymistyczne, że drużyna strzeliła w dwóch ostatnich meczach bramki. Przecież strzelając jedną bramkę można wygrać mecz, strzelając je tym bardziej. Natomiast problem jest za plecami, czyli grą obronną, grą defensywną. Ponieważ tym bardziej najbliższe 2-3 mecze to są drużynami, które te bramy ostatnio naszczylały, to będziemy się starali skupić przede wszystkim na tym elemencie, aby te przerwy, gdzie tama puściła i woda się wlewa, pozatykać, żeby nie doszło do sytuacji, w której w dalszym ciągu się będzie przykrywać z krytyka. To będzie miało absolutnie, moim zdaniem, nieciekawy wpływ na morale zawodników, na psychikę. Bo tutaj nie można powiedzieć w tej sytuacji, że nie ma się co martwić Legią czy Lechem, bo przecież gramy jeszcze drużynami słabszymi od tych klubów, bo będzie się liczył absolutnie każdy punkt z każdego meczu. Ja muszę przyznać, że Krakowie jest dla mnie klubem, o którym myślałem od dziecka, ja lubię standardowy w Polsce w piłce nożnej. I jako młody trener wyobrażałem sobie, czy może nawet nie planowałem, bo marzyłem, gdzie mogę pracować jako trener, to z pewnością Krakowia była tym klubem. To, co się wczoraj od pana profesora dowiedziałem, to mogę tylko zauważyć, że to, co się ma stać za rok, w sensie obiektu sportowego, nie jest już. Bo miałem w ostatnich miesiącach przyjemność pracować w Zagłębiu Lubin, gdzie stadion jest rzeczywiście tym elementem, który z drużyną tworzą taką całość, że tam jest naprawdę przyjemność pracować. Mam nadzieję, że przetrwamy to na wygnaniu gdzieś w Sosnowcu, czy jak pan profesor wspominał, w Nowej Bucie. I absolutnie pierwszym zadaniem będzie, aby doprowadzić tę drużynę w Ekstraklasie do rozpoczęcia meczu w Ligi Ekstraklasy w tym przyszłym obiecie.